Was, moi kochani, w kolejnej serii o moich roślinach. Dzisiaj odcinek 5. Na pewno porozmawiamy na temat szeflery i jeszcze na temat jakiegoś kwiatka. Jeszcze nie wiem, o jakim kwiatku porozmawiamy. Przyniosę coś z góry i go sobie omówimy. W ogóle chciałam, mam do Was taką małą, w sumie dla mnie to była bardzo duża niespodzianka. Dla Was pewnie też będzie, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek. Chciałam zrobić taki mały update do poprzedniego odcinka, ponieważ przyszła mi w czwartek sadzonka tej monstery, o której mówiłam ostatnio. I to jest właśnie ona. Spójrzcie, piękna, dorodna, zdrowiutka, z pięknymi korzeniami, już wsadzona do bigosu, do ziemi. Bo ziemia dla monster nazywa, taka poprawna ziemia nazywa się bigosem. Także no jest śliczna. I teraz zobaczcie na to porównanie. To jest sadzonka zamawiana z eBaya i to też jest niby sadzonka zamawiana z eBaya. Jaka jest różnica między jedną a drugą? No kolosalna, prawda? Tu jest tylko jakiś tam marny listek, a tu mamy piękną sadzonkę rośliny. Ale po ostatnim nagraniu filmiku czekała mnie niespodzianka. Mianowicie ja na drugi dzień, dosłownie po nagraniu tego filmu, patrzę sobie, bo trzymałam ją w wodzie tego liścia. Mówię, ja wywalę go, mówię, i tak z niego nic nie będzie. Tu mi pleśnieje ten czubek z boku, który był. Ja patrzę do szklanki, a tam zostałam taki oto widok. Widzicie to? Z tego czubeczka, który tutaj był, czyli dokładnie stąd tutaj, z tego czubka, wyszedł mi mały listek. Także no ja jestem w szoku, że jednak coś z tego jest. Także postanowiłam, że oczywiście ten liść u mnie zostanie. No korzenie jak nie było, tak nie ma. Ale tutaj na końcu tego korzonka, o może nie wiem, czy to dobrze widać, tutaj, o, już zaczyna się, może na bierze ostrości będzie widać, zaczyna się coś dziać, czyli jakiś tam korzonek chyba zaczyna pomału wychodzić. No także byłam zszokowana i zdziwiona, że w ogóle coś z tego jest i że może coś z tego będzie. Także zostawimy, zobaczymy, poczekamy. W ogóle, moi kochani, to jest ostatni filmik, który nagrywam z telefonu komórkowego. Od następnych odcinków będę już nagrywała kamerą, także mam nadzieję, że będzie i lepszy głos, i lepszy obraz. Bo zakupiłam sobie taką odpowiednią kamerę do nagrywania filmików, także myślę, że będzie dużo lepiej. Przepraszam za zakłócenia. Laurunia tam z Antkiem je śniadanie i sobie rozmawiają. Ale naprawdę, powracając do tematu roślin, no jestem zszokowana tym listkiem. Naprawdę zrobił mi niespodziankę. I liczę, że poczułam go jeszcze w wodzie, aż wypuści większe korzonki i wstawimy go do ziemi i może będzie fajnie rósł. Jest ku temu nadzieja, jak widać. No ale nie powiem, powiem Wam szczerze, że naprawdę byłam tym bardzo zaskoczona, bo po prostu się nie spodziewałam. I teraz sobie tutaj w kuchni trzymam. Trzymam je w kuchni z tego względu, że mam tu dużo wilgoci, wiadomo, od gotowania i tak dalej. A monstery lubią wilgoć, więc myślę, że tu im warunki dobrze sprzyjają. Więc może przejdźmy teraz do szeflery. Ja mam taki oto duży okaz. O, od podłogi ona mi sięga, no może się ustawię koło niej. Ona sięga mi prawie do biustu, a ja mam 1,68 m, także dość duża jest ta sadzonka. Mam nadzieję, że dobrze widać. Tak jak mówiłam, już od kolejnego odcinka będę miała kamerę, także będzie znaczna poprawa jakości moich filmów. Ta szeflera została zakupiona jakiś czas temu. Też o niej mówiłam jeszcze przy prowadzeniu zwykłych vlogów. Kupiłam ją i stała dość długo. Stała dość długo, bo nie wypuszczała mi liścia przynajmniej 4 miesiące, na pewno nie wypuściła nic. Już też myślałam, że to taki kwiatek, no powiedzmy, może nie tyle, że na stratę, ale że taki jeden z bardziej ciężkich w hodowli. A co się okazuje, zobaczcie, w zeszłym tygodniu wypuściła mi tutaj nowego listka. Obok mam malucha, który już też bardzo się rozwinął, także nie jest z nią źle, ale mam patent na to. Właśnie na jednym z forów się dowiedziałam, co należy zrobić, żeby, jak mamy szeflerę, która jest taka oporna i nie chce puszczać nam listków, nie chce rosnąć, jaki jest patent na to, żeby ona jednak ten swój wzrost przyspieszyła. A więc podobno działa na nią codzienne zraszanie czubka rośliny, czyli tu w tym miejscu codziennie zraszamy.
I faktycznie powiem Wam, że stosowałam to przez 2 tygodnie, codziennie podchodziłam do niej i zraszałam. I powiem Wam, że naprawdę po tych 2 tygodniach momentalnie wypuściła szczepkę nowego listka, tutaj, tam, ten nowy malutki listek i to maleństwo obok. Także myślę, że chyba ta metoda i ten sposób działa. Możecie sami to wypróbować, czy rzeczywiście u mnie podziałało. Może przypadek, a może faktycznie z tego względu, że to działa, po prostu działa. Także no, mamy tutaj nowego listka, małego i większego. Jeśli chodzi o samą szeflerę, o hodowlę, ona jest, nie jest, są dwie odmiany w ogóle, ja mam tą zieloną. Ta zielona nie potrzebuje aż tyle słońca, co ta odmiana z jasnym, z dodatkiem jasnego ubarwienia. W ogóle szeflera też moja nie bardzo lubi przeciągi. Ja ją trzymam w takim kącie salonu. Przyniosłam ją tu, żeby ją było lepiej widać. Jeśli chodzi o podlewanie, to tak jak inne rośliny, podlewam ją raz w tygodniu. Zraszam ją, no tak jak już mówiłam, teraz zraszam już może nie codziennie ten czubek, ale tak co 2 dni na pewno. Doniczki wielkiej też nie potrzebuję, ziemia uniwersalna do roślin, także myślę, że z szeflerą większego problemu nie ma. Jest to roślina dość łatwa w uprawie i rośnie do, jeszcze są wiem, że są 2 rodzaje, jest mniejsza i większa, ja mam teraz w tej chwili tą większą, kiedyś miałam mniejszą. Ona może naprawdę urosnąć wysoka, ale o to mi chodziło, bo tam mam taki kąt właśnie w salonie i chciałam, żeby mieć roślinkę taką, która rokuje, że może być duża. Także szeflera na pewno nam się sprawdzi. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Już zaczęła puszczać, także myślę, że urośnie duża. Może pomówmy na temat osławionego pieniążka. Jest to pilea. Jak wiecie, jeżeli oglądaliście moje vlogi domowe, to ja tam Wam tą pileę pokazywałam. Ona wtedy bodajże miała 9 albo 8 listków, a w tej chwili wygląda tak. Rośnie cudnie. Powiem Wam szczerze, że w ogóle nawet nie bardzo przykładam się do jej uprawy, bo trzymam ją w łazience na oknie. Ma w łazience oczywiście wilgoć. I myślę, i takie lekkie słońce, taki lekki płócień, troszeczkę słońca, troszeczkę cienia. I myślę, że jej to jest przyjemne. Ma pełno maleństw w środku, jak widzicie. Według mnie jest to roślina bezproblemowa, bo naprawdę nie przykładam się za bardzo do jej hodowli. Podlewam raz w tygodniu i to jest właściwie wszystko. Czasami jak myję łazienkę, to robię jej taki lekki prysznic z słuchawką prysznicową. I to jest wszystko. I ona rośnie cudownie. Nie wiem, czy widzicie, ale jest już wielka, potężna jest. I ma w środku pełno maleńkich szczepek. Tak myślałam właśnie, żeby się tymi szczepkami może się podzielę. Bo no jest tego full, a może na razie jeszcze zostawię, niech sobie podrosną. Także jest to roślinka bezproblemowa. Myślę, że dużą ważną rzeczą w hodowli roślin jest nawożenie. Ja w tej chwili bardzo sobie chwalę nawóz z banana, o którym zapewne słyszeliście, bo jest to dość popularny rodzaj nawozu do kwiatów naturalnych. Nawóz ten robię, może Wam pokażę nawet, jak to wygląda. Mój nawóz z banana jest... A ja już zużyłam właśnie wczoraj, mam końcówkę. To jest może tak wygląda w ten sposób, jest to może trochę obrzydliwe, ale jest to pocięta skórka banana i zalana przegotowaną wodą. Taki nawóz mi stoi do 2-3 dni mniej więcej. I ja właśnie takim nawozem podlewam kwiatki, wszystkie. I powiem Wam szczerze, że uważam i myślę, że właśnie dzięki temu one dość fajnie rosną. Że taki nawóz właśnie naturalny z banana jest lepszy od tych wszystkich nawozów sklepowych, chemicznych. Tak mi się wydaje, nie wiem. Na pewno wiadomo, że tam nie ma wszystkich składników, które są w takich nawozach sklepowych, ale jest to naturalny nawóz i myślę, że naprawdę służy im, bo po tych nawozach one są fajniejsze. Jeszcze co Wam chciałam pokazać odnośnie monstery, to taki mały ewenement.
jak wiecie, pokazywałam też właśnie na poprzednim filmiku, że moja Monstera puszcza nowe listki. Te tutaj widzicie dwa. Ten i ten. Wczoraj się jej przyglądałam i co zauważyłam? Nie wiem, czy komuś z Was się to zdarzyło, czy nie. Mój liść Monstery puścił mi tak, twoja piosenka, kochanie, leci. Puścił mi samomłodygę bez końcówki liścia. Nie wiem, co to jest i z jakiego powodu w ten sposób. Zobaczcie. Tu nie wiem, czy dobrze widać. Może pokażę z tej strony. Już sekundkę. O, myślę, że widać tutaj. Spójrzcie, to coś. To. Wyszedł już ten, ta łodyga wyszła już z uschniętą końcówką i bez liścia. Nie było liścia na pewno, bo ja tam ja tą monsterę doglądam i zauważyłabym, gdyby był chociaż liść i gdyby na przykład tutaj w tym momencie zwiędł, to ja bym to widziała. Tu nie było nic. Tu ten liść po prostu, że tak powiem, urodził się z tą czarną końcówką zwiędniętą. I jest sama łodyga. Wychodzi mi sama łodyga. Nie wiem, bo pierwszy raz z czymś takim się spotkałam. Chyba to nie jest za bardzo normalne. Nie wiem, jakieś... No jakieś... tak, kochanie. Jakieś ewenemów właśnie... kwiatowe. Jeżeli wiecie, co to mogłoby być z tą monsterem lub ktoś miał podobny przypadek, to poprosiłabym o komentarz. No na dzisiaj już pomału kończę. Zapraszam na mój kolejny filmik. Poproszę o subskrypcję oczywiście. Na pewno postaram się, żeby było ciekawie w przyszłym odcinku, omówić jakąś kolejną moją roślinkę, bo troszeczkę ich mam. I myślę, że moje rady Wam się przydadzą. Moje własne, prywatne spostrzeżenia. I zapraszam na kolejny filmik. Poproszę o subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia. Pa!